Według danych Ministerstwa Zdrowia ze zdrowiem Polaków, jeżeli chodzi o higienę jamy ustnej, nie jest dobrze. Statystyki pokazują, że rzeczywiście nie dbamy, a tak naprawdę duży problem mamy z profilaktyką. Nie uczymy dzieci tego, że codzienne mycie przynajmniej dwa razy zębów, płukanie zębów płynem czy czyszczenie nitką dentystyczną jest podstawą codziennej higieny jamy ustnej. Dorośli też mają sobie sporo do zarzucenia, bo nie odwiedzają stomatologów. Mówi się o tym, że przynajmniej dwa razy w roku należałoby pójść do stomatologa, do dentysty na kontrolę, a tak się nie dzieje. Często do stomatologa Polacy wybierają się dopiero wtedy, kiedy naprawdę boli. Polacy coraz częściej korzystają z zabiegów stomatologii estetycznej. Nie jest to tylko wybielanie zębów. Bardzo często w miejsce dotychczasowej protezy wstawiają sobie implanty. Rynek implantów w Polsce rozwija się dwa razy szybciej niż rynek stomatologiczny, co pokazuje, jak duże jest zainteresowanie tym obszarem. Czy Polacy wydają dużo na leczenia stomatologiczne? Według danych wydają 58 zł miesięcznie. To niedużo. Przynajmniej teoretycznie, bo polski rynek stomatologiczny jest oceniany na około 12 miliardów złotych w 2020 roku. Polacy decydują się na coraz bardziej złożone, coraz bardziej kompleksowe procedury stomatologiczne, które pozwalają w krótszym czasie osiągnąć bardzo dobry efekt medyczny i estetyczny. Część Polaków finansuje zabiegi stomatologiczne po prostu z oszczędności. Część szuka, jeżeli nie ma tej gotówki, szuka pieniędzy w bankach, po prostu zaciąga kredyty. A część z nich korzysta ze specjalnych, dedykowanych programów finansowych usług medycznych, w tym stomatologicznych, takich jak MediRat. Na co pozwala ten system? Pozwala na to, by w sprawny sposób przyspieszyć usługę stomatologiczną. Nie trzeba czekać, aż pieniądze zostaną zebrane, można ją sfinansować od razu, a później po prostu spłacać to w ratach.